Hej, siemano ludziska, z tej strony Donner, witam w kolejnym odcinku z Silent Hilla dwójeczki. W poprzednim odcinku trafiliśmy do miasteczka Silent Hill. Trafiliśmy tutaj z tego powodu, że otrzymaliśmy list od naszej żony. Od żony, która rzekomo nie żyje od 3 lat. Tak wygląda ten list. Czytaliśmy sobie go już właśnie poprzednim razem, ale możecie sobie go w razie czego tutaj teraz przypomnieć. No i co, musimy dostać się do tego specjalnego miejsca. Tym specjalnym miejscem według Jamesa może być Park Rosewater. Żeby tam się dostać, niestety musimy przejść przez apartamenty Woodside, bo wszystkie inne drogi są zablokowane. Dlatego właśnie teraz jesteśmy w tym miejscu. No i będziemy próbowali się przedostać dalej. Tam drzwi zamknięte na parterze, także zostaje tylko i wyłącznie pięterko do sprawdzenia. Tutaj odblokowane. Jest zbyt ciemno, nie widzę mapy. Serio, jest zbyt ciemno? A to ciekawe. Jakoś ja widzę wszystko, ale to taki mały szczegół. Może właśnie, może mam zbyt dużą jasność tutaj ustawioną. Może tak być. Opcje zaawansowane. Będzie tutaj jasność. To słuchaj, wskaźnik aż po nowej linii staną się ledwie widoczne. No w sumie ja bym powiedział, że już są ledwie widoczne, ale... No dobra, dajmy tą dwójkę. Chociaż w tym momencie wydaje mi się to jeszcze takie bardziej niewyraźne, ale... W sensie niewyraźne, te napisy nie są takie... Wiecie o co chodzi, nie są takie ładne jakby poprzednio. Zobaczcie, takie bardziej wyblakłe się one wydają. Aczkolwiek no, myślę, że tak będzie lepiej się grało. Tutaj pozamykane wszystko. Wiem, że tą mapę też mogę sprawdzić pod światłem, czyli na przykład w tym miejscu powinienem móc odpalić. No właśnie. Czyli co, tutaj te budynki, znaczy te pomieszczenia poblokowane są. Idźmy w takim razie w tą stronę. Przeciwnik. Rozprawmy się z nim w miarę szybko. Trochę bliżej. O! Dobra. Kurde, nie zdążyłem go dobić. Chodź tutaj, panie. Gdzie byś uciekał? Co tutaj mamy? To syp na śmieci. Chyba zaklinowało się w nim coś dziwnego. Ja bym powiedział, że po prostu śmieci się zaklinowały, jakbym tak na to spojrzał, ale spoko. W ogóle takie dziwne światło od Jamesa bije. No nie? Zobaczcie, na przykład w tym pomieszczeniu dobrze to widać. Nie mamy żadnej latarki ze sobą, ale jak też tak wiecie, popatrzymy... Chociaż teraz tego nie dać. Teraz to widać na przykład. O. Ale to chyba też zależy od tego, jak kamera jest umiejscowiona, wiecie? To tak się robi jaśniej. No nieważne. Zamek się zaciął, nie da rady otworzyć, czyli te drzwi nigdy nie otworzymy. A jeżeli pisze, że drzwi są po prostu zamknięte, to wtedy możemy znaleźć taki drzwi kluczyk i otworzyć. Jeżeli pisze, zamek się zaciął, to oznacza tyle, że już nigdy się tam nie dostaniemy. Bardzo zawsze lubię to pomieszczenie. Zobaczcie to zdjęcie. I w lewym górnym rogu też widzicie ubiór tego manekina. A tutaj widzicie zdjęcie naszej zmarłej żony. No podobieństwo jest ogromne, prawda? Teraz w sumie nawet będzie lepiej widać. Kurde, cały czas klikam sobie przycisk. Teraz to widać lepiej, że podobieństwo, jeśli chodzi o ubiór, jest no przeogromne. Powiedziałbym nawet, że jest 1:1 taki sam. Jego już możemy sobie właściwie ominąć, bo i tak tutaj nic więcej nie zrobimy w tym pomieszczeniu, także nie ma co się nim zajmować. Kurde, jaki odgłos z siebie wydał. Złowieszczy. Latarkę w każdym momencie możemy sobie wyłączyć, włączyć, to jakby wpływa jedynie na to, czy nas przeciwnicy widzą, no i oczywiście na to, czy my coś widzimy przed nami. Raczej będę chodził z włączoną latarką przez większość czasu, ale czasami może ją będę wyłączał i tak. Zobaczymy. Szybko dobi... Ach. Gdzieś ty jest. Tutaj uciekłeś? A jesteś... O kurde, jeszcze jeden tu jest, typek. Serio? Nie dobiję go na hita? Spierdzielaj, dziadu. Dobra. Jakoś się udało. W prawym dolnym rogu widzicie takie, no, serduszko.
Serduszko, jakie serduszko. Plusik czerwony. To znaczy oczywiście, że mają bardzo mało życia. Więc skorzystajmy z apteczki od razu dla bezpieczeństwa. W kibelku nic a nic. Tutaj. Tutaj niestety też nic. O, ale jest amunicja do pistoletu, którego jeszcze nawet nie mamy. Mimo wszystko dobrze, że już amunicja jakaś jest zdobyta. Kolejna nawet amunicja, fajnie. Ja no, jeśli chodzi o naboje, tak samo jak w Silent Hill 1, tak i w 2, naprawdę amunicji jest masa. Także tutaj nie będę jej w ogóle oszczędzał. Gdy tylko dobierzemy się do broni, to raczej będę już korzystał tylko i wyłącznie z niej. Dobrze, podszedł do mnie. Zabijaj. Nice. Tutaj nic mi nie da akurat wyłączenie latarki, bo i tak jest światło. W porządku. Pokój 211 też zamknięty. A raczej zepsuty zamek w nim jest, więc się nie dostaniemy. Kurde, nie wiem dlaczego, ale tak mnie strasznie przyciski wszystkie tutaj mieszają. Nie wiem, czy to jest... czy to wynika z tego faktu, że kiedyś jak grałem, to po prostu... Grałem zazwyczaj na klawiaturze w tą grę, czy może... No ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, ale jakoś strasznie mi się jak na razie te przyciski mieszają ze sobą, a nie gram żadną obecnie grę inną, z którą bym mógł mieszać te przyciski. Bo czasem takie, że wiecie, gracie w kilka gier naraz i wam się przyciski potem mieszają, ale w tym momencie akurat tak nie jest. A mimo to mieszają mi się one, ale pewnie to w tym odcinku jeszcze się pomieszam, a potem już będzie git. W ogóle bardzo dziwna krata ta jest. Tak kompletnie nie pasująca do tego miejsca, no nie? Ciekawie to wygląda. Nawet jakiś ambient się załączył. Dosyć mrocznie się to zrobiło. Notatka musiała napisać ją osoba, która tu mieszkała. Igły 3 jak tych trzech. Chłopców na wskroś różnych. Gruby, wysoki i chuderlawy. Od powolnego po najszybszego biegli w prawo na całego. A że biegnąc gnali coraz żwawiej, skot za nie mógł i legł w trawie. Nie o 3, lecz o 15. Okej. Okay. Nie pamiętam jak to brzmiało po angielsku, ale po polsku brzmi to troszkę dziwnie. W każdym razie ja wiem doskonale do czego to się odnosi. Tutaj też mamy Henry, Mil... Co my tutaj mamy? Henry, Mildred i Scott. Zobaczcie, że są takie jeszcze obok nich kreseczki, wskazówki. Można no to powiedzieć, że to są po prostu wskazówki. I mamy tutaj też zegar, ale obok jest jeszcze coś napisane. Blizny z przeszłości wyrwą gwóźdź, którym przebito czas. Mogę spróbować to przepaść, ale w tym momencie nic tutaj nie damy rady zdziałać. Bez względu na to, jak mocno bym nie pchał zegara, jakby przywarł do podłogi. Zegar stanął na 4:36 i 15 sekundzie. Dostępu do tarczy bronią zamknięte drzwiczki. Na razie nie dam rady przesunąć wskazówek. W tym momencie nic to nie zrobimy. Aczkolwiek to jest dosyć spora podpowiedź tutaj właśnie na tej ścianie. Chodzi o pierwsze litery ich imion. Henry, czyli hours, Mildred, czyli minutes i Scott, czyli seconds. To się odnosi oczywiście do godzin, minut oraz sekund. Na ten moment tak nie damy rady otworzyć tego zegara, więc po prostu zajmiemy się czymś innym w tym czasie. Tu chyba patrzyłem, ale... Tak, patrzyłem. Nic tam nie ma, więc pójdziemy sobie na kolejne piętro. Bo teraz zdaje się, jesteśmy na drugim piętrze. Więc pójdziemy właśnie jeszcze na trzecie. O, zaś coś się zaczęło. Oj, zobaczcie, ta krata wygląda już też
Tak bardziej normalnie, no nie? Ta krata już się prezentuje niż tamta poprzednia. Na podłodze po drugiej stronie krat leży klucz. Może go dosięgnę, jeśli mocno wyciągnę rękę. Próbujmy. Ow! Ha ha. Hey, wait! Damn it! Dosyć dziwny był ten odgłos krat, kiedy James wstawał. Tak kompletnie nie pasował. Nieważne, jak bardzo bym się nie starał, nie dosięgnę go już. Co to był za dzieciak? Na pewno jakiś wredny dzieciak, skoro kopnął nam w klucz, który próbowaliśmy podnieść. No cóż. Pokój 302. Zamek się zaciął. 301. Możemy sprawdzić. Zobaczcie, pełno dziur w ścianie, po kulach. Zresztą tak samo w tych półkach, szafkach. To samo, całe pomieszczenie właściwie wygląda jak dziur i wygląda, jakby tutaj była jakaś stroga strzelanina. I mamy też wózek, w którym znajduje się pistolet. Jak oglądałem właśnie filmik Christophera Falcona, to on właśnie wspomniał, że to jest nawiązanie do Ameryki i do tego, jak w łatwy sposób można tam właśnie pozyskać broń. Być może właśnie tak jest, że dlatego ten wózek tutaj się znajduje na zakupy. Ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, nie wnikłem w to nigdy, więc mogę uznać, że tak właśnie jest. Ma to sens, no. I w porządku, czyli tutaj był tylko i wyłącznie ten pistolet? No to wygląda, że tak, nic więcej nie znajdziemy żadnej znajdźki. Poprzez znajdźkę ma na myśli, że nie ma żadnej apteczki, a nic takiego, po prostu sama broń. Więc cóż, trzeba się wrócić. W takim razie tylko zaraz, właśnie, bo ja obecnie mam tylko i wyłącznie... tylko i wyłącznie w tym momencie podniosłem pistolet tutaj na górze. Tak to mam wszystko inne dalej pozamykane przecież. Prawda? Byłem już w każdym pomieszczeniu. A, 201 nie sprawdziłem. Serio? Jakim cudem nie sprawdziłem 201? To jest akurat dziwne. Aha, dobra, nie sprawdziłem, bo tu jest ściana po prostu. To w takim razie ma to sens. 205, 210, 208. No byłem dosłownie w każdym pomieszczeniu. Aczkolwiek teraz, z racji tego, że już mam pistolet, to nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że musimy wrócić do zegara. To za hałas chyba dochodzi z północy. Z północy, czyli właśnie stąd. Nie chcę za dużo na razie mówić na temat tego, co widzimy. Fani Silent Hilla, a nawet nie fani Silent Hilla, bo w tym momencie ta postać, która jest przed nami, jest już rozpoznawalna przez masę ludzi. Jest to piramidogłowy. On tutaj ma pewien cel. Jest jakby powód, dlaczego on się tutaj pojawił. Ale nie chcę na razie tego zdradzać. Nie chcę nic więcej na ten temat mówić. Z czasem wszystko stanie się jaśniejsze. Spójrzcie na włosy tej osoby, spójrzcie na jej kurteczkę, którą ma na sobie, na spodnie. Czy czegoś wam nie przypomina ta postać? No bo mi jak najbardziej przypomina i skoro tym mówię, to myślę, że i wam w tym momencie zapaliła się lampka. Ta postać bardzo mocno przypomina Jamesa i też jest ku temu powód. Zapamiętajcie tą scenę, zapamiętajcie telewizor. Ten statyczny dźwięk, obraz. Zapamiętajcie fotel. Jak sobie zapamiętacie to w głowie, to prędzej czy później strzajcie się, o co mi chodzi. Podniosłem klucz do pokoju 202.
Dobrze, czyli tak jak właśnie mówiłem, trzeba było teraz się tutaj wrócić. Na razie i tak mamy zamknięty ten zegar, więc tutaj nic nie zrobimy, ale mamy ten kluczyk właśnie do 202. Także tam się udajmy. 202 było, zdaje się, na prawo, no nie? W sensie na prawo względem położenia Jamesa. Wtedy on tak patrzał, wiecie, w stronę kamery. Elf drink. Co się tutaj tak świeci? Ciężko powiedzieć, bo nie da się tego sprawdzić niestety. A szkoda. Klatki są puste. Ciekawe, co za klatki. Na co te klatki? A, na ptaki. Już wszystko jasne. Wszędzie leżą martwe motyle. Poza nimi nie ma tu nic ciekawego. A, czyli to nie są ptaki, tylko są to motyle. No dobra. Coś zdaje się leżeć w tej dziurze, ale nie mam co do tego pewności. Wrzuć tam rękę. Myślę, że nie ma wyjścia. Trzeba to sprawdzić. Gra nas chyba chciała wystraszyć. Wyjąłem kluczyk od zegara. No dobrze, czyli już wiemy, co mamy robić w następnej kolejności. Znowu się musimy wrócić do zegara. Tutaj nie przejdę, tutaj zamek się zaciął. Okej. W ogóle te motyle chyba też za nami tak lecą, bo wiecie, mam odpalone światło. Tak, rzeczywiście, teraz już ich nie ma wokół mnie. Ej, to jest super, dbałeś o szczegóły. Fajnie, fajnie. No nic, wracanie pod kraty. Piramida głowy raczej już zniknął z tego miejsca. Zamiar Radyko nie wydaje żadnych odgłosów i rzeczywiście nie ma go tutaj. Szkoda, że James nie mógł tego w żaden sposób skomentować, że on tam się znajdował. W ogóle mogę jeszcze na niego kliknąć, na tego trupa? Martwych tą, kto zrobić? Nie, nie mogę. Być może był to ten piramida głowy, który był za kratami. Jakby w jakimś więzieniu. Zegar stanął. A, to czytałem dostępu do dalszych broni zamknięte drzwi. Na razie nie dam rady przesunąć wskazówek. Jak to nie dasz rady? Jamesiku, nie mapka, nie mapka, tylko... Użyłem klucza. No i w porządku. Zobaczmy jedną... Aha. Zapomniałem, że on zawsze zamyka. Zobaczmy jeszcze tutaj to. Widzimy, że hours, Henry, godzina jest ustawiona jakby między 9 a 10. Minuty są ustawione, tak nie wiem, gdzieś na dwójce powiedzmy i sekundy na trójce. Spróbujmy to odzorować. Tak, godzina to będzie 10, nie, 10:05, 10:10. Nie? Jeszcze wyżej może? Też nie, czekajcie, może też pojechałem za daleko, może to była po prostu 9. O właśnie, to była 9. 9:10, coś takiego. Bo słychać ten charakterystyczny dźwięk, jakby coś się, nie wiem, przesunęło. I w tym momencie już mamy odblokowane przejście. Właśnie, może w sumie wezmę sobie pistolecik? Albo jeszcze nie. Na chwilkę jeszcze pochodzimy sobie z tym... z tym kijem, z gwoździem. Dobra, tam są dwa gwoździe. Tak, dwa gwoździe, niech będzie. Nawet więcej niż dwa gwoździe, jak tak patrzę. O, więcej jest. Zapisik. Health drink. Zapiszę, gra. Skoro już gra to oferuje. I wyszliśmy w tym momencie w miejscu, w którym był wcześniej piramida głowy. Teraz jak się prezentuje mapka tutaj, no nie za dużo zobaczymy w tym momencie. Aczkolwiek chodźmy na dół.
Tutaj zamknięte, a tutaj nie ma nic. No dobra. To za dużej rzeczy nie mogliśmy tutaj zbadać. Za dużo rzeczy nie mogliśmy tutaj zbadać, powinienem powiedzieć raczej. Kolejna ammo. I znów przeciwnicy, co? No dobrze, na razie spróbuję wejść jeszcze do jakiegoś pomieszczenia. Właśnie, może przebiegnę wokół niego po prostu. O! O! Była to dosyć dziwna scena, prawda? Na pewno przyznacie tutaj rację. Nie trzeba chyba tutaj mówić, co piramidą głowy tutaj wyprawiał z tymi manekinami, powiedzmy. Zawsze na tych przeciwników mówię manekiny. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jaka jest ich poprawna nazwa. A w ogóle przyjrzyjmy się, jak oni wyglądają. Wygląd tak, jakby był po prostu kadłubek. Zamiast rąk znowu nogi. No i w miejsce nóg oczywiście są nogi nadal, ale to wygląda tak, jakby, no nie wiem, jedne, co, kurde, jakby to powiedzieć, tak żeby też za dużo nie mówić, nie zdradzać. Ciężko jest to ubrać słowa, tak żeby nie powiedzieć nic za dużo. W każdym razie w Silent Hillu każdy przeciwnik ma jakąś symbolikę, prawda? Wiecie o tym na pewno, bo chyba też o tym właśnie wspomniałem w jedynce Silent Hillu. Chociaż też nie każdy musiał oglądać tą serię. Niemniej jednak, to dlaczego oni wyglądają w taki sposób, dlaczego ten przeciwnik wygląda tak, ma jakiś powód, prawda? Jest to czymś spowodowane, dlaczego tak to wygląda. Być może James myśli tylko o nogach, być może tak jest napalony na ich punkcie. Być może chodzi tutaj o coś innego. W każdym razie, no, trzeba powiedzieć jedno. Tak właśnie ten przeciwnik się prezentuje. Jakby, no nie wiem, ciało się kończyło w okolicach brzucha i zaczynało się na nowo od brzucha w dół. Stopy akurat są tutaj pominięte. No nie, dziwny jest ten przeciwnik. Dziwny jest to wygląd. W ogóle śmieszne też, że ten pirat mi do głowy po prostu sobie stąd poszedł w momencie, jak do niego zaczęliśmy strzelać. Nie do końca rozumiem, dlaczego tak się stało. Słyszeliście ten dźwięk? Teraz go nie było, ale przed chwilą był słychać taki dźwięk, jakby, nie wiem, jakieś kartki spadały? Coś ten deseń. Dobrze, to miejsce na pewno poznajecie. Byliśmy wcześniej po przeciwnej stronie i jakaś dziewczynka właśnie kopnęła w ten kluczyk. Klucz do wyjścia pożarowego. To jeszcze amunicja. Okej, kolejni przeciwnicy, albo przynajmniej jeden. Ten przeciwnik wygląda jakby, nie wiem, był wyciągnięty z jakiegoś szpitala psychiatrycznego. Wiecie, jak tam są ludzie z pięci pasami. Tak to trochę się prezentuje, jakby ktoś był przykuty do jakiegoś łóżka. Chociaż nawet niekoniecznie przykuty, musiał być po prostu jakby był właśnie uwięziony.
nie miał swobody. Widzę, że dosyć pusto tutaj jest. Chociaż w tym pomieszczeniu jakaś amunicja się znalazła. Okej. Tyle? Tyle. Więc lecimy dalej. Ja go już sobie ominę. Nie będzie mi jakoś przeszkadzał. Dobrze, wróciliśmy na klatkę schodową. Tylko, że jest to inna klatka schodowa. Tutaj się nie przedostaniemy. A tutaj co mamy w tym miejscu? W tym miejscu mamy karton z orężadą. I to jest dosyć dziwny drop. Trzeba przyznać, ale... Znaczy drop, czemu powiedziałem drop? Normalnie jest jakbym grał jakoś multika. Nie zostanie drop w takim razie. To jest dziwny drop, ale zobaczcie, że ma to sens. Coś będziemy mogli za pomocą tego kartonu zrobić. Niemniej jednak, jak sobie spojrzymy na mapę, no to wyszliśmy właśnie innym przejściem. No i rzeczywiście ma to teraz sens. Jesteśmy w tych apartamentach Woodside, do których można wejść z dwóch stron. Ja wtedy się tak zastanawiałem, czy ja przed kim jestem w tych apartamentach Blue Creek, bo tak mi się wydawało, że wiecie, wchodzę bardziej z tamtej strony, ale nie, nie. Jesteśmy w apartamentach Woodside, do apartamentów Blue Creek jeszcze będziemy mieli okazję się dostać. Później, wiem, że lekko zespoilerowałem, ale to też nie jest Bóg wie jaki spoiler. W każdym razie, skoro mamy tą całą zgrzewkę orężady, to wejdźmy z powrotem na pięterko. Pokażę wam, gdzie jej można użyć. Nie to miejsce. Tutaj. W ten sypiec śmieci możemy właśnie wrzucić tą grzewkę. Sześciopak przeterminowanego soku pomarańczowego w puszkach leżał w przejściu na pierwszym piętrze. No tak, przeterminowany to w sumie ma to sens. Przeterminowany jest co, taki, co z tym czymś można zrobić? Oczywiście, wyrzucić do śmieci. Zrobiliśmy co do nas należy, prawda? Prawda. O, w ogóle to jakiś alkohol na ziemi. Nie zwróciłem wcześniej na niego uwagi. Pewnie wypity. Tutaj na zewnątrz też jest właśnie ten cały syp. Teraz, skoro udało nam się go odblokować tam w apartamencie, no to możemy zobaczyć, co spadło na dół. Worek na śmieci jest rozdarty, a jego zawartość rozsypała się dookoła. Wyciągnąłem monetę starzec. A to co? Ech, jakiś brukowiec. Rzecznik prasowej policji poinformował, że Walter Sullivan zatrzymany 18 bieżącego miesiąca pod zarzutem dokonania brutalnego morderstwa na rodzeństwie Billim oraz Miriam Locaine. Wczesnym rankiem 22 popełnił samobójstwo w swojej więziennej celi. Według oświadczenia policji Sullivan posłużył się w tym celu łyżką. O kurde. Ugodził się w szyję, co spowodowało przerwanie tętnicy, a w efekcie śmierć poprzez wykrwawienie. W momencie znalezienia go przez jednego z pracowników służby więziennej, Sullivan leżał już martwy. Łyżka tkwiła wbita na dwa cale w jego szyi. Jak powiedział nam w wywiadzie dawny kolega Sullivana ze szkolnej ławki, który uczył się wraz z nim w rodzinnej miejscowości Pleasant River, Walter nie wyglądał nigdy na faceta, który byłby w stanie zabijać dzieci. Pamiętam jednak, że na niedługo przed aresztowaniem mam rotał ciągle dziwne rzeczy jak... Próbuję mnie zabić, próbuję mnie ukarać. Monstrum, czerwony diabeł. Wybaczcie mi, zrobiłem to, ale to nie byłem ja. Kolega Sullivana dodał pod koniec. Jeżeli zastanowicie się nad tym, to Walter był jednak trochę walnięty. Ogólnie jeśli chodzi o postać Waltera Sullivana, tutaj nie będzie zbyt dużo na jego temat. Po prostu jest to, zdaje się, jeden jedyny wpis w całej grze, który będziemy mogli na jego temat znaleźć. Więcej na temat Waltera będziemy mogli dowiedzieć się w Silent Hillu 4. Także nie będę jakoś tutaj dużo rozpowiadał się na jego temat. Facet ewidentnie był świernięty. A może nie był. Ciężko powiedzieć. Mówi coś o Czerwonym Diable. W tym momencie z wiedzą, którą obecnie mamy, jedyne co nam się może kojarzyć z Czerwonym Diablem, to właśnie piramid do głowy, bo rzeczywiście taki czerwony blask z niego bił. A czy chodzi o niego? Tego nie wiadomo. W porządku, jesteśmy na dziedzińcu. Teraz chciałbym pójść sobie tutaj, zerknąć, czy coś jest do podniesienia. Nie, nie ma nic.
Ale pamiętam, że w tym baseniku na środku będzie jakiś przedmiot do podniesienia. Dobrze byłoby tutaj szybko wskoczyć, zabrać to coś, monetę, wąż i uciec stąd. Nie ma co się tutaj z nimi szarpać, zabijać ich. O nie, 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 nie. To był lekki fail, wiem. Mogłem to zrobić lepiej. W każdym razie szkoda amunicji na nich po prostu. Chociaż wiem, mówiłem, że amunicji mamy sporo, także nie powinienem tutaj oszczędzać, ale niech będzie, że po prostu uciekłem przed nimi. Chciałem też jeszcze tutaj rozejrzeć, czy czegoś przypadkiem nie będzie, jak to zawsze mam w zwyczaju. Aczkolwiek nie było tam zupełnie nic. Dobra, czyli co? Tutaj też nic, też nic. Więc lećmy dalej. Mamy w takim razie monetę wąż i mamy monetę starzec. Zobaczymy później, do czego to będzie służyć. Dwójka przeciwników nawet ta jest. Nie, nie, nie. Kurde, nie udało mi się szybko użyć pistoletu. Tu jest tylko pokój 101, więc właściwie nie musiałbym nawet zabijać tego monstrum, ale niech będzie. Wyjmijmy już ten pistolet i postrzajmy troszkę. Trzy strzały wystarczą, żeby takiego powalić. To nie jest zbyt dużo. A co się stało z tamtym drugim? Nawet nie wiem, gdzieś uciekł. Ciekawe odgłosy. Co doktor to mógł zrobić? Czy w ogóle dałoby się ukryć? Nie no, w sumie dałoby się całe ciało ukryć w takiej lodówce. Ale w tym momencie to wygląda tak, jakby było, nie wiem, to ciało poćwiartowane. Widzimy tylko nogi. No załóżmy, że to ciało leży. To przecież one by się kończą gdzieś w okolicach klatki piersiowej. Nie wiem, troszkę może powyżej pępka, coś takiego. Jak tak sobie spojrzymy, to nie widać, żeby tam ciało, wiecie, było w takiej pozycji bardziej siedzącej. Także ciekawe. W tle słychać osobę, która cały czas wymiotuje. Zobaczmy, co u tej osoby słychać. Do what? I didn't do anything. I swear. He was like this when I got here. My name's James. James Sunderland. Eddie. Eddie. Who's that dead guy in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill anybody. You're not friends with that red pyramid thing. Red pyramid thing. I don't know what you're talking about. Honest. But I did see some weird looking monsters. They scared the hell out of me, so I ran in here. Well, I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? I told you, I don't know. I'm not even from this town. I just... You too, huh? Something just brought you here, right? Yeah, you could say that. Well, whatever it is, I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. James, I you be careful too. Eddie wygląda na w porządku typa, który też się znalazł tutaj z jakiegoś powodu. Myśmy trafili tutaj z powodu naszej żony. Ciekawe, jaki powód miał Eddie, by się tutaj zjawić. W każdym razie też oczywiście miał styczność z tymi potworami Eddie, według tego, co mówił, ale nie spotkał
tego piramidogłowego. Spróbujmy się tutaj wrócić jeszcze na chwilkę. Na ścianie wiszą piłkarskie plakaty, pełno też bezsensownych. Mam to wszystko gdzieś. Czego? Bohomazów? Nigdy nie słyszałem tego słówka. Ale domyślam się, że takie musi istnieć. Te plakaty też tajnie są przypadkowo. Ale kto wie, ten wie. A dla ludzi, którzy nie grają w tę grę, to wolę nie mówić takich rzeczy w tym momencie. Chociaż właściwie to nie jest też duży spoiler. Te plakaty tutaj się znajdują z powodu Eddiego. Eddie był wielkim fanem właśnie futbolu i dlatego są takie plakaty. Tak, dlatego są tutaj takie plakaty, bo był wielkim fanem. Tyle mogę powiedzieć. Jego już sobie ominę. Nie ma co z nim znowu walczyć. To raczej będzie zamknięte, ale chciałem mieć to po prostu odklikane na mapie. Tędy nie przejdziemy. Tutaj tak samo. Pokój 104. Dobra, przeciwnik załatwiony. Naboje odzyskane. Właściwie zmarłem 3 naboje, zyskałem 10. Nie ma źle. To broszurka turystyczna. Witaj w Silent Hill. Silent Hill to nieduży, cichy kurort leżący na uboczu. Niezmiernie cieszymy się z twojej wizyty. Poświęć zatem kilka chwil ze swojego napiętego terminarza i zacznij czerpać maksimum przyjemności ze swojej wakacji tutaj. Rząd za rzędem uroczystych, leciwych domostw, zapierające dech w piersi, górskie krajobrazy oraz jezioro, które o każdej porze dnia ukazuje swe piękno z coraz bardziej zaskakujących stron, od wschodu słońca aż po zmierzch. Silent Hill z pewnością cię poruszy i wypełni głębokim poczuciem spokoju. Żywimy nadzieję, że spędzisz z nami niezapomniane chwile, które zapiszą się w twojej pamięci na zawsze. Redakcja Roger Widmark. Broszura turystyczna, no nieźle. Kto by chciał teraz przyjechać do takiego miasteczka, które w ten sposób wygląda? Raczej do takiego wyglądającego miasteczka pewnie nikt. Dobra. W tym momencie właściwie powiem wam, że... Tak, tutaj mamy wszystko blukane. Tutaj wszystko blukane poza drzwiami jednymi. Te drzwi w tym miejscu. Teraz tam sobie pójdziemy, bo zobaczcie, że mamy klucz do wyjścia pożarowego. I to jest właśnie klucz, który... Aha, tędy przecież nie przejdę. To jest klucz, którym właśnie będziemy mogli się wydostać z tego apartamentu Woodside. A przynajmniej mam taką nadzieję. Zaś ta muzyka psychodeliczna. Masakra. Uwielbiam właśnie te ambienty w Silent Hillu. Czy to jedynce, dwójce, trójce, czwórce. Naprawdę fenomenalna robota. Niestety Silent Hill Origins, Shattered Memories, Downpour oraz Homecoming w mojej opinii nie są dobrymi grami. I nawet jeśli tam są jakieś takie ambienty lepsze, gorsze, to i tak to nie są na tyle dobre gry, by grało się mi w nieprzyjemnie i by przyjemnie mi się słało tam ambientów. Za drzwiami nie ma schodów pożarowych, może zdementowano je podczas budowy sąsiedniego budynku. Myślę, że dam radę się tam przedostać przez to okno. No kurde, śmieszna sprawa naprawdę, żeby tak blisko siebie były dwa budynki umiejscowione i drzwi pożarowe prowadziły do sąsiedniego budynku, do okna sąsiedniego budynku. Tutaj tu stare połamane łóżko. Nie wiem dlaczego, ale zawsze jak grałem za dzieciaka i słyszałem te ambienty w Silent Hill 2, nie wszystkie, ale na przykład tak ten teraz, przed chwilą był słyszalny, łapało mnie takie uczucie smutku jakiegoś. Nie wiem dlaczego tak miałem za dzieciaka. Chyba coś utknęło w myszce klawiaturowej, wyciągniesz to. Oj, James. Byś chociaż rękaw mógł sobie podwinąć, człowieku.
Bleh. Obrzydliwe. To chyba portfel w środku jest karteczka. 14, 11, 20, 17. 14, 11, 20, 17. Zobaczcie, tutaj mamy safe. Zaraz obok tej karteczki. Czyli to było tak. 14. Siedemnaście? 11:20, dobrze mówię? Chyba źle mówię, chyba to było odwrotnie. Chyba najpierw 11:17:20, kurde, teraz nie wiem. No, ewidentnie odwrotnie. Notatnik. Jeszcze raz, 14, 11, 20, 17. A, 11, 20, 17, dobra. Ale właśnie, to jest w tą stronę, czy w tą drugą? 11, 20, 17, ok, czyli dobrze zrobiłem. Nabój do pistoletu, nabój do pistoletu, nabój do pistoletu, nabój do pistoletu. Zupełnie opcjonalne to jest miejsce, nie trzeba wcale otwierać tego sejfu, ale można to zrobić. Tak samo nie trzeba wcale wkładać ręki tam do tego kibelka, no bo jedne z co stamtąd mieliśmy to właśnie tą notatkę. W każdym razie warto to zrobić, no bo mieliśmy w końcu tutaj 40 naboi do pistoletu, co jest dosyć pokaźną liczbą. Ogólnie ta zagadka byłaby trudniejsza, gdybym grał na hardzie, na normalu. Prezentuje się ona naprawdę łatwo. Nie posiadam mapy tego miejsca, no tak, bo przecież jesteśmy teraz w innym apartamencie, więc jak najbardziej ma to sens, że mapki nie mamy. Szybko dobijaj, dziada. 202, zacięte. Tędy nie przejdziemy, tutaj też niestety nie. Dobrze będzie się wrócić najpierw, wiecie? Czekaj, jeszcze tylko zerknę tutaj. Nie, kompletnie nic nie ma. Może jeszcze sprawdźmy te pomieszczenia, też nie dostaniemy się. Ale dobrze będzie wejść właśnie na korytarz, bo zazwyczaj na korytarzu jest mapka. No i rzeczywiście, tutaj też jest mapka. Apartamenty Blue Creek, czyli tak jak właśnie wam mówiłem, w Blue Creeku będziemy i już teraz jesteśmy. Zejdźmy może sobie na pierwsze piętro od samego dołu, zbadajmy ten teren. A właściwie nie, jeszcze bym sobie tutaj sprawdził. Miałem nadzieję, że tutaj będzie zapis gry gdzieś. Ale cóż, nie ma. Chodźmy w tą stronę najpierw. Te pajączki tutaj takie chodzą, nie wiem czy widzieliście. Pajączki, bardziej to nawet karaluchami bym nazwał. To brzmi jakby to był jakiś, nie wiem, nakręcany karaluch. A lepiej uciekać przed nim. Tam jak się zaciął. Ciebie nawet mogę ominąć, a jednak nie, koniecznie mogę ominąć, ale nie zaatakujesz mnie też. Więc wywalone jajca. O! Szedł sobie ten pajączek / karalu, chociaż na karalucha to on nie wygląda, jak tak teraz patrzę na niego. O! Tutaj to pomieszczenie jest pomieszczeniem, do którego musiałem się dostać, żeby wykonać pewną zagadkę. Na półce nie ma niczego, co wyglądałoby na przydatne. No dobrze. Jest zapis gry. No to świetnie w takim razie. Tylko, że i tak w tym pomieszczeniu teraz nie zrobię tego, co chciałem zrobić. Ogólnie będziemy musieli tutaj właśnie w tym pomieszczeniu użyć tych całych żetonów, które podniosłem. Tyle tylko, że potrzebujemy 3 żetonów do tego, a obecnie mamy tylko 2. Także najpierw sobie znajdziemy jeszcze jeden żeton i wtedy się tym zajmiemy, aczkolwiek tym już będziemy zajmować się w przyszłym odcinku. Także ludziska, dzięki za uwagę. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie suba i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.